Rośnie liczba osób, które znalazły ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu. Strzelectwo sportowe. Treningi prowadzi Liga Obrony Kraju przy ulicy Jagiellońskiej 3 w Chrzanowie, która zrzesza 100 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W chrzanowskiej siedzibie Ligi Obrony Kraju są dwie strzelnice pneumatyczne. Pierwsza powstała kilka lat temu i to tam młodzi stawiają pierwsze kroki w strzelectwie. Drugą, finansowaną przez powiat chrzanowski, uruchomiono rok temu. Wyposażona jest w 5 transporterów tarcz i 3 karabinki pneumatyczne. Popołudniami odbywają się w niej zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a także lekcje uczniów klas mundurowych. Tam również prowadzona jest szkolna liga strzelecka młodzieży ponadgimnazjalnej. Powiedzmy 5 lat zająłem się strzelectwem. Konkretnie mnie znajomość, bośmy się znali z Jackiem Palką, który jest, można powiedzieć, twórcą i motorem. Razem ze mną współpracujemy. On to tworzy, rozbudowuje poprzez młodzież, bo ma do tego dostęp. No i ta współpraca daje efekty. Dzięki współpracy i podpisaniu porozumienia między LOK-iem a Powiatowym Młodzieżowym Kultury w Czebini, młodzież, która na co dzień już bierze udział w zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich, może tutaj systematycznie trenować i brać udział w różnych turniejach strzeleckich. Formy propagowania są różne. Poprzez materiały promocyjne, które dostajemy, to jest raz. Poprzez rozmowy z rodzicami. Poprzez opinię, którą nam wyrabiają rodzice i promocje, bo to jednak się na nasz temat mówi. No i nauczyciele, którzy są bezpośrednimi takimi promotorami sportów obronnych w przypadku strzelectwa. Naszym kolejnym krokiem Ligi Obrony Kraju jest powołanie do życia klubu strzeleckiego, który będzie działał w ramach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Mamy już 2 strzelnice pneumatyczne w Czebini, w Domu Kultury. Chcemy zrobić 2 strzelnice pneumatyczną, stałą, pneumatyczną, dynamiczną. No i prawdziwa strzelnica kulowa, która jest w planach, zaczyna się to wszystko rysować.